cześć, witam was w nowym vlogu. Dzisiaj mamy wtorek. Ja właśnie skończyłam dla was nagrywać film. Jak widzieliście na intro, miałam rozpuszczone włosy. W filmie będę miała spięte, dlatego że nagrać musiałam ten film drugi raz, bo nie włączyłam mikrofonu. Także brawo dla mnie. W każdym razie na koniec nagrywania zmieniło się światło, bo zrobiło się nagle super ciemno. Czyli klasyczne problemy przy nagrywaniu, ale po prostu nienawidzę tego, jak zmienia się pogoda, bo mimo tego, że mam jedną lampę tutaj, to nagrywanie jest mega ciężkie, kiedy, wiecie, ja nagrywam jakby na drugim końcu pokoju i tam wpada jeszcze mniej światła, a tutaj okazuje się, że idą jakieś burzowe chmury i są mega ciemne, wszystko zasłoniły. W tym aparacie zawsze jest ładnie, także się nie przejmujcie, może pokażę wam, jak to wygląda naprawdę. O, mniej więcej tak ciemno jest, jeżeli nie mam dobrych ustawień w tym aparacie. Także w tamtym to już w ogóle jeszcze bardziej to tą zmianę światła widać. Okej, wróćmy do trochę lepszych ustawień. Poczekam, może się przejaśni, bo muszę zrobić jeszcze miniaturkę. Ale tak, zobaczymy co z tą pogodą. Trochę mi pokrzyżowała plany, bo myślałam, że nagram jeszcze jeden film, ale no nie będę siadać, jeżeli mam po prostu się cały czas irytować. Jeśli chodzi o film, który wam nagrałam, to jest to haul z nowościami kosmetycznymi, także ekscytująco, dlatego że już nie mogłam się doczekać, aby przetestować niektóre z tych produktów. Pokażę wam jeszcze. I dzisiaj też przyszedł do mnie balsam, ten ultra delikatny balsam do mycia twarzy od Czarszki. Słuchajcie, udało mi się w sobotę upolować i już dzisiaj jest wtorek, we wtorek przyszedł, także naprawdę szybka wysyłka. Zrobię może dla was dzisiaj wieczorem test we vlogu. Myślę, że chętnie zobaczycie, a ja no, nie mogę się doczekać, żeby przetestować, więc na pewno dzisiaj przetestuję. Mam też dzisiaj na twarzy nowy podkład mineralny, który przyszedł dzisiaj rano, ale już nie mogłam się powstrzymać i przed nagraniem tego haulu użyłam jeszcze Annabelle Minerals i powiem wam, że słuchajcie, jestem mega zadowolona, pięknie wygląda na mojej buzi. No i też kilka innych produktów z Annabelle. No i tak w skrócie pokazując, jak ktoś nie widział, haul to jest poprzedni filmik, także możecie wrócić. Krem do rąk, nawilżający koktajl do twarzy z Nakomi, krem do twarzy z Vianek, tonik, który uwielbiam. To na pewno też dzisiaj przetestuję pod prysznicem, dlatego że pachnie przepięknie ten peeling, po prostu rewelacja. Także dużo nowości, będę testować, na pewno pojawi się jakiś film odnośnie minerałów i też no, dosyć dużo ostatnio testowałam kosmetyków naturalnych, polskich marek, także na pewno na kanale coś się pojawi, dajcie znać, co by was najbardziej interesowało. A dzisiaj na pewno pokażę wam jeszcze ten balsam do mycia twarzy w akcji. I co, ja powinnam teraz zrobić sobie jakąś kawę, bo powiem wam, że spadek energii po nagrywkach jest czasami bardziej, czasami mniej odczuwalny, ale dzisiaj jeszcze ta pogoda dochodzi do tego, to po prostu można oszaleć. Z ciekawostek to powiem wam, tak jak nigdy nie dostałam, nie, może poprzednie zamówienie tak, ale dostałam próbkę do zamówienia, które zrobiłam i trochę mnie to zdziwiło, bo wcześniej nie widziałam, także mamy ikrówkę i próbkę. Jak się rymuje, ikrówkę i próbkę. W każdym razie jestem bardzo zadowolona, cieszę się na testowanie nowych produktów i mam nadzieję, że wy też się cieszycie, że będą po prostu nowe recenzje, że będę testowała coś nowego, a nie ciągle to samo. Ja na przykład bardzo się cieszę na Miszę, tak jak dzisiaj przetestowałam podkład z Annabelle. Tak na pewno jutro rano na twarz nakładam Miszę, bo z tego co zrobiłam sobie swatch, to kolor jest przepiękny, kremowa konsystencja, także na twarzy pewnie będzie wyglądał jeszcze lepiej. I tak, to tyle jeżeli chodzi o mały update na teraz. Robi się coraz ciemniej, więc nie wiem, czy uda mi się tą miniaturkę zrobić. Może jutro będę musiała po prostu ubrać się w tą samą koszulę i zrobić taką fryzurę. Na początku nagrywałam rozpuszczonych, zanim się okazało, że mikrofon jest niewłączony. I się po prostu ugotowałam, a moje włosy tak się napuszyły, gdzie one są podatne na wilgoć i na ciepło też, ale były wyprostowane i po prostu zrobiła się taka szopa od, pewnie od tej lampy od ciepła, że byłam w szoku i po prostu spięłam je sobie, kiedy czekałam, aż bateria się podładuje, żeby nagrać ten film od nowa. I stwierdziłam, nie, muszę zrobić sobie po prostu koczek, bo nie wytrzymam, będzie mi za gorąco. Także powiem wam, że podoba mi się to, podoba mi się koczek i Emil przyszedł właśnie.
Także odpowiedni timing. Ojej. Idę. Hello! Cześć. Pogoda zepsuła mi plany. Pójdzie wichura. Serio? No. Cały czas mnie goniła i ciągle mi padały. A ja już kończyłam, musiałam jeszcze raz nagrać, bo nie włączyłam mikrofonu. Brawo ty. I już kończyłam nagrywać i nagle wiesz, takie stopniowe ściemnianie. A ja już kończyłam mówić i mówię jeszcze tylko miniaturka. I jak zaczęłam robić miniaturkę, to już było po prostu ciemno. Mówię, no świetnie. Także czekam. Daj mi czas skrzynki. A co? No bo nie wiem, może coś przyszło do mnie, wiesz? A tam nie ma? To zobacz, bo ja wczoraj sprawdzałam, nic nie było, ale może do mnie też coś przyjdzie. O jeny. Chyba, że zrobię miniaturkę tym aparatem. Bo w tym, jak widzicie, mogę sobie rozjaśnić tak, że jest normalnie widno. No nie wiem, dobra, pomyślę nad tym. Ale wydaje mi się, że z tego będzie niezła wichura. No nie wygląda to ciekawie. Taka pogoda. Mam swoją kawę. Można zaczynać nagrywki zbliżeń. Dlatego, że troszeczkę się rozjaśniło i stwierdziłam, że wykorzystam tą okazję, bo chciałabym, aby ten film ukazał się w środę rano, także to jest trochę wyzwanie, wszystko nagrać i zmontować jednego dnia przy takiej pogodzie i z takim światłem, ale trzymajcie kciuki. Oto jak wygląda pokój po nagrywkach. Zdecydowanie trzeba to teraz wszystko posprzątać, poskładać i zabrać się za montaż. Także sprzątam to wszystko, ładuję baterie ponownie, żeby były naładowane na następny raz. I wszystko musi znaleźć swoje miejsce. Hejka, właśnie wracam ze sklepu i cały czas pada. Dosłownie cały czas pada. Ja już wróciłam ze sklepu, wszystko zmontowane i zapomniałam wam powiedzieć, że miałam dzisiaj wyniki z ostatniej rekrutacji. Coś mi się tu włączyło. A dokładniej z zarządzania i dostałam się na wszystkie trzy kierunki. Jak wiecie z poprzedniego vloga, z jednego z poprzednich vlogów, zawiozłam już papiery na dziennikarstwo. Ale zastanawiam się jeszcze, bo jeden kierunek, stosunki międzynarodowe, coś takiego. Miałam awaryjnie i na niego jakby już zakończyła się rekrutacja, jeżeli chodzi o zawożenie dokumentów, ale zastanawiam się jeszcze nad zarządzaniem, z tym, że tam jest wiele specjalności i też nie wiem do końca, jakby to wyglądało. Przeglądam cały czas przedmioty, czytam i zastanawiam się. Dlatego, że na dziennikarstwie jest specjalność reklama, która mnie bardzo interesuje. Natomiast na zarządzaniu jest specjalność marketing i też mnie to ciekawi. Tylko nie wiem, no nie wiem, mogłoby się to okazać coś, co jednak nie jest dla mnie. Także zastanawiam się. Dajcie znać, jeżeli ktoś studiował zarządzanie na UG. Z tego co wiem, wydział jest w Sopocie, także ciekawie. No i nie wiem, zastanawiam się jeszcze. Oczywiście decyzja należy do mnie, pewnie pojawią się różne opinie w komentarzach. No ale ja muszę po prostu wybrać to, co ja czuję i to, co jakby odpowiada moim jakimś preferencjom, także zobaczymy, jak to będzie. Ale jeżeli ktoś z was dostał się na magisterkę na UG na dziennikarstwo, to dajcie znać na wiadomość na Instagramie albo na mailu, bardzo chętnie się skontaktuję. Albo jeżeli ktoś był na magisterce właśnie na UG z dziennikarstwa, jakie wrażenia albo jakieś rady, sugestie, jeżeli chodzi o wykładowców. Także decyzja jeszcze nie zapadła, mam do wtorku czas, czyli tydzień, na podjęcie decyzji i ewentualne przeniesienie dokumentów. Nie wiem tylko, kiedy się wybiera specjalności, bo u nas od razu się wybierało,
Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż może nie. Nie wiem. W każdym razie póki co jeszcze żadnej nie wybierałam. Teraz idę zmyć makijaż, a potem wracam do czytania książki. Dlatego, że przez ostatnie kilka dni jakoś nie czytałam i została mi już praktycznie końcówka, także chcę dzisiaj skończyć Franco i dam Wam znać, jak mi się podoba. Na razie nie będę nic mówić, nic zdradzać. Zobaczymy. Okej, czas na test. Będziemy testować ten balsam fioletowy, ultra delikatny do mycia twarzy od czaszki. Zobaczymy, jak sobie radzi z demakijażem. Ja tylko sobie te włosy odgarnę z twarzy, żeby mi nie przeszkadzały. Okej, i co my tu mamy zrobić? Rozgrzej w dłoniach, rozprowadź na suchej twarzy i masuj delikatnie przez chwilę, by rozpuścić makijaż i usunąć zanieczyszczenia. Zmyj ciepłą wodą przy pomocy ściereczki. Okej. Wezmę tyle, zobaczymy, rozpuszczamy w dłoniach. Jak szybko się roztopiło. Nie ma żadnego zapachu chyba. Rozgrzewamy w dłoniach. Nakładamy. Okej, i zmywam. Okej, zmyłam już produkt, ale ja użyję jeszcze raz, dlatego że albo wzięłam troszeczkę za mało jak dla mnie, albo po prostu lepiej wziąć trochę mniej i wykonać proces dwa razy. Przynajmniej w moim przypadku został jeszcze produkt na rzęsach i gdzieś tutaj z boku twarzy, także jeszcze raz wezmę podobną ilość, może troszeczkę mniej, bo to już jest jednak druga warstwa, ale jako że później będę używać już płynu micelarnego, albo może jeszcze żelu użyję, no nie wiem, w każdym razie spróbuję jeszcze jeden raz, ale zaczęłabym od oczu, jeżeli chcecie dobrze rozpuścić tusz, albo po prostu zdjąć pierwszą warstwę podkładu wcześniej płynem micelarnym, albo jakąś chusteczką. Okej, zmyłam już ten produkt, użyłam go dwa razy, tak jak widzieliście, i muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba. To jest coś bardzo podobnego do tego masła do demakijażu z The Body Shopu. Chodzi mi o typ produktu, ponieważ bardzo szybko się rozpuszcza i rozpuszcza też makijaż. Podoba mi się, jak ten makijaż został zmyty, ale muszę powiedzieć, że jeżeli miałabym porównać, to wolę efekt po demakijażu po tym, dlatego że skóra jest taka nawilżona, mięciutka i mimo tego, że po tym też jest, to mam wrażenie, że tutaj jednak ten efekt jest mocniejszy. Nie wiem, jaki składnik, jakiemu składnikowi to zawdzięczam, ale skóra jest bardzo przyjemna i miła w dotyku i nie jest ściągnięta, jakby została warstwa nawilżająca jakaś. W każdym razie ten produkt możecie używać do oczyszczania i do masażu. Tutaj jest napisane, że możecie zmyć ten produkt żelem myjącym, wodą z naturalnym mydłem lub przy pomocy ściereczki. Ja użyłam ściereczki, dlatego że po prostu normalnie tak robię i powiem Wam, że bardzo jestem zadowolona, także oby tak dalej. Będę testować, wiadomo, to jest pierwsze wrażenie, a jeżeli miałyście inne, to dajcie znać, jak Wam się sprawdzają i czy jesteście zadowolone. Ja teraz zabieram się za dalszą pielęgnację, przetestuję sobie, hint hint, nowy produkt i tak, lubię testować nowe kosmetyki, a później wskoczę pod prysznic i pójdzie, wiecie co, chyba że już mi się nie będzie chciało dzisiaj, to może jutro, no zobaczymy. Więc jak już widzicie, jestem wykąpana, maseczka zrobiona, dawno nie miałam tak miękkiej skóry, także zobaczymy, jaka będzie rano po tej maseczce, bo ten delikatny balsam do demakijażu super. I co, ja zabieram się za czytanie, z Wami się już na dzisiaj żegnam. Zapraszam Was na mój poprzedni film, który pojawi się za chwilę na endkarcie oraz na playlistę Summer Vlogs, jeżeli chcielibyście coś nadrobić. Także buziaki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!